Przy mikrofonie Szymon Malęgowski. Spotkanie byłych żużlowców startu Gniezno. W tym roku bardzo wyjątkowe, bo to 40 lat od medalu. Dokładnie w 1980 roku start Gniezno zdobył brązowy medal w drużynowych mistrzostwach Polski. Tego sukcesu nie udało się niestety już więcej powtórzyć. Dzisiaj gościmy dzięki uprzejmości pana Jerzego Szałka. Gdzie się znajdujemy? No bo jest to lokal, są motocykle zabytkowe, są również starodawne samochody. Można pokusić się stwierdzeniem, że jest to takie muzeum? Początkowe może muzeum. Największy okaz pana? No to wszystkie motocykle od motoroweru Komarka, MZ-ek, JAW i mam Wiktora Davidsona, motor typowego tylko na lodzie. Z Justem miałem do czynienia już od 72 roku, chociaż chciałem kiedyś jeździć na żużlu, co rodzice nie pozwalali. I od tego czasu byłem w każdym zakątku świata. Melbourne, Australia, Anglia, jako kibic oczywiście. Miałem sąsiada Wojtka Kaczmarka, z którym przeżywałem wielkie mecze, jak skończył karierę, i również bardzo mocno go wspierałem, jak jeździł. I teraz spotykam się z synem, bo niestety Wojtek odszedł. Co roku robimy imprezę taką, spotykamy się z zawodnikami, z kibicami, z władzami klubu i razem z kolegą Zdzisławem Stolmanem robimy tą imprezę, żeby została ku pamięci. Jerzy Szałek, miłośnik motoryzacji i wielki kibic gnieźnieńskiego żużla. Dziękuję. Zdzisław Stoltman, organizator, bo to dzięki panu tutaj się spotykamy. Są byli żużlowcy, są przedstawiciele władz miasta, jest także były zarząd klubu. Co pana tchło, żeby organizować takie spotkanie, bo to nie pierwsze spotkanie? To spotkanie dzisiejsze to jest jakby kwintesencją spotkań, które rozpoczął były kapitan startu Gniezna Wojtek Kaczmarek u siebie. Było to piękne spotkanie. I po tym spotkaniu Jerzy Szałek stwierdził, że następne spotkanie on zrobił u siebie. I to spotkanie, które on zrobił u siebie tu, to jeszcze powiem, że Wojtek Kaczmarek był już w poważnym stanie zdrowotnym, wracał z kliniki w Poznaniu po chemioterapii, ale pierwsze co zrobił, to nie pojechał do domu, tylko przyjechał do nas, bo to piękne spotkanie, zresztą z tego powstała niesamowita wystawa i to chcemy kontynuować z tego względu, że byłem fotoreporterem prasowym startu Gniezno przez prawie 20 lat, a moja działalność fotograficzna dwa lata temu było, to było 50-lecie moich osiągnięć fotograficznych. Byłem jakby członkiem zespołu startu Gniezno. Dzisiejsze spotkanie, czym jest dla pana 40 lat od medalu? To jest wspaniała uroczystość, bo są na sali zawodnicy z tamtego okresu, Pukowie, Brylowski, Wójcik, Waszak. Dzisiaj nie ma Kaczmarka, nie ma Kujawskiego, ale po prostu wiem, że są gdzieś tam, patrzą z góry i są wśród nas. I to spotkanie, jeżeli nam zdrowie dopisze, to będziemy zawsze wielką rodziną, bo niezależnie od fotografii, wszyscy kochamy żużel i mam nadzieję, że tak będzie, zostanie bardzo, bardzo długo. I chciałbym życzyć obecnemu klubowi Kark Baran Start Gniezno, żeby osiągnęli taki sam sukces, a przede wszystkim, żeby były bardzo dobre wyniki sportowe. Na co czekają kibice? Zdzisław Stoltman, wielki miłośnik żużla, fotoreporter. Michał Powołowski, wiceprezydent Gniezna. Rozumiem, że wielki fan żużla również. Tak, jestem gnieźnianinem i chłopakiem wychowanym również gdzieś tam na stadionie, w tym sensie, że od małego dziecka na stadion chodziłem z ojcem za rękę i też kibicowałem jeszcze na trybunach, które były tak naprawdę wałem piaszczystym, nie było jeszcze ławek. No dzisiaj mamy dobre warunki, bo przecież krzesełka plastikowe, każdy ma swoje miejsce. Kiedyś trzeba było przyjść z gazetą, żeby usiąść na ławce czy na cegle. Też takie czasy pamiętam. Natomiast no, myślę, że ta wspaniała drużyna wówczas, która zdobyła pierwszy, jedyny medal w rywalizacji drużyn żużlowych dla Gniezna. Dzisiaj część tych osób, która jeszcze jest w dobrym zdrowiu i także mogła się dzisiaj tutaj z nami spotkać, towarzysko. Wspaniałe wspomnienia. Oni tutaj pokazują tą drugą stronę, ta, która gdzieś tam za bramą parkingu się toczy i jaki to był zespół wspaniałych przyjaciół, którzy ze sobą współpracując właśnie ten sukces budowali. Historia bardzo sentymentalna. Przejdźmy teraz do obecnej sytuacji. Czym żużel jest dla Gniezna w tej chwili? Bo pan jako wiceprezydent jak na to patrzy? Czy żużel to jest jakaś promocja dla miasta? Na pewno tak, no bo dzisiaj przecież ekwiwalent taki medialny, tak? Mamy transmisję w kanałach sportowych i myślę, że tutaj też zawsze te przebitki z miasta pokazywane, które są, ale także miasto czy zawody promują. To też w jakiś tam sposób zwraca się też ekwiwalent
taki, no może niewymierny finansowy, ale reklamowy dla sponsorów klubu, którzy gdzieś tam na bandach, na koronie stadionu, czy też na płycie stadionu są przedstawiani, no, mają możliwość zaistnienia właśnie w mediach ogólnopolskich. W Gnieźnie jest wiele inwestycji, Gniezno się zmienia oczywiście na plus, ale chyba nie wyobrażamy sobie Gniezna bez żużla. No myślę, że nie, chociaż ten jeden rok karencji, gdzie były kłopoty finansowe, wszystkim brakowało tego żużla, staraliśmy się wówczas organizować różnego typu zawody indywidualne po to, aby ta pamięć gdzieś tam nie zaniknęła wówczas. No pewnie nie wyobrażamy sobie tego miasta bez zawodów żużlowych i myślę, że no na dzień dzisiejszy dzięki pracy odpowiedzialnej, tu trzeba powiedzieć, pracy organizacyjnej, ale przede wszystkim także odpowiedzialnej takiej struktury finansowej, tutaj menedżera właśnie Rafała Wojciechowskiego, który prowadzi ten klub. No dzięki temu myślę, że klub jest stabilny finansowo i nam nie grozi na dzień dzisiejszy to, żeby Gniezno mapy żużlowej zniknęło. Jarosław Trąbczyński, wielki fan gnieźnieńskiego żużla i wieloletni speaker Startu Gniezno. Lata 80., czyli wówczas, gdy Start Gniezno zdobywał ten brązowy medal, pamięta pan to doskonale z trybun jako kibic. Cofając się do roku 80., pamiętam to z perspektywy trybun i pamiętam dokładnie, że wtedy, żeby zasiąść na stadionie i obejrzeć mecz gnieźnieńskiej drużyny, trzeba było być już przynajmniej 2 godziny przed meczem. Nie tak jak dzisiaj, powiedzmy, że tam ludzie przechodzą sobie już godzinkę przed, ale wtedy 2 godziny to już było naprawdę must, bo po prostu zwyczajnie nie było miejsca. Zresztą to widać na historycznych zdjęciach z tamtych meczy z roku 80., gdzie nie widać właściwie tego podziału między sektorami, czyli nie widać tych charakterystycznych schodów między sektorami, bo wszędzie siedzieli ludzie. Także zainteresowanie było przeogromne, no i sukces przeogromny, no bo do dzisiaj, tak jak mówimy, 40 lat mija od tego brązowego medalu. Łezka się troszkę kręci wokół. Łezka się kręci pewnie, bo dzisiaj jesteśmy na takim spotkaniu właśnie wspomnieniowym, gdzie tu mamy kilku zawodników tej drużyny. Niestety już tylko kilku, bo spora część niestety już nie żyje mimo młodego wieku, a więc brakuje nam tutaj przede wszystkim długoletniego kapitana drużyny Startu z tamtego także okresu. Wojtka Kaczmarka, nie ma Leona Kujawskiego, Marka Mierkiewicza, Romualda Łosia. No jest cały czas z nami, cieszymy się z tego. Jest Geniu Błaszak, jest Janek Puk, Stasiu Gała, Kaziu Wójcik. Także są ci zawodnicy, którzy wtedy ten sukces zrobili, no i chwała im za to i cieszymy się, że w Gnieźnie możemy się chociaż tym cieszyć. Wszędzie drużyna Startu do dzisiaj figuruje w statystykach jako zdobywca medalu drużynowych mistrzostw Polski. Fajnie by było ten sezon przypieczętować awansem do Ekstraligi, prawda? Byłoby to pewnie coś w rodzaju zatoczenia takiego swego rodzaju koła, że w okrągłą rocznicę 40 lat po sukcesie z roku 80. drużyna Startu no, nie zdobyłaby medalu, no bo to nie jest możliwe w tym roku, ale gdyby tak jak mówimy udało się awansować do Ekstraligi w takim właśnie roku, przy takim jubileuszu, no byłoby to na pewno super sprawa, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że będzie to zadanie niezwykle trudne, ale oczywiście wykonalne jak najbardziej. W sporcie wszystko jest możliwe, a w żużlu tym bardziej. Wróćmy do tych lat 80. Jak wyglądała atmosfera na stadionie w porównaniu do obecnych czasów? No atmosfera była naprawdę świetna. Ja nie mówię, że teraz nie jest, bo też jest świetna, bo kibice robią znakomitą robotę, że tak powiem brzydko, na naszym stadionie, ale wtedy pamiętajmy, że to było absolutne coś nowego. Ekstraliga w Gnieźnie to było coś niewyobrażalnego. Pamiętajmy, że drużyna Startu Gniezno, drużyna żużlowa po raz ostatni, przed rokiem 80., gdy najwyższej klasie rozgrywkowej występowała w roku 60. Od 60 roku, gdy drużyna Startu spadła, tak cały czas borykała się, jeździła na torach drugoligowych. Dopiero ten rok 79, czyli awans do pierwszej ligi, no i ten sukces roku 80 jako beniaminek wtedy pierwszej ligi. Także to było coś absolutnie nowego, dlatego też ta atmosfera na stadionie była kapitalna, bo wszyscy żyli tym żużlem wtedy. Wiele lat nie było tutaj nic, była taka szarzyzna właściwie. A tu nagle zrodziła się wspaniała drużyna, która mogła powalczyć z najlepszymi. A pamiętajmy, że do Gniezna przyjechały wtedy bardzo utytułowane drużyny Staligorzu z Edwardem Jancarzem, Rowu Rybnik z braćmi Tkoczami, Unii Leśno z Romanem Jankowskim, Bernardem Jonderem.
Także to były drużyny naprawdę mocne, a mimo to nasza wspaniała drużyna, kompletnie nieznana właściwie można powiedzieć wtedy nikomu, zrobiła taką niespodziankę, no i osiągnęła taki wspaniały sukces. Jarosław Trąbczyński, chodząca encyklopedia żużla, późniejszy też speaker z zawodu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Pan jako 17-latek w latach 80. jako kibic. Pewnie się wówczas panu nie śniło, że zasiądzie pan na wieżyczce komentatorskiej w roli speakera zawodów i to na długie, długie lata. No nie, absolutnie mi się nie śniło, będąc w roku 80, gdy nasza drużyna zdobywała brązowy medal, że kiedyś będę mógł uczestniczyć w organizowaniu, można powiedzieć, tych meczy. No ale tak się losy potoczyły, że w roku 95, chociaż wcześniej zacząłem pracować w gnieźnieńskich programach, zacząłem je zmieniać. W roku 95, podczas jednej z nieobecności ówczesnego speakera Janka Wesołowskiego i Andrzeja Landkowskiego, zaszła taka potrzeba, że po prostu no, ktoś musiał te zawody poprowadzić, nie miał kto, no i padło na mnie, że tam iść. Sprawdził się pan i tak zostało. No i tak zostało do dzisiaj. Autor też 2-3 książek. Jeśli chodzi o gnieźnieński żużel, o historię gnieźnieńskiego żużla, to pierwsza publikacja, taka troszeczkę skromniejsza, powstała autorstwa Andrzeja Landkowskiego, Florena Rakowskiego, dwóch znanych ludzi gnieźnieńskiego żużla. Oni jako pierwsi podjęli się z pisania dziejów gnieźnieńskiego żużla. W 2001 roku ja już samotnie postanowiłem uzupełnić tą pierwszą publikację, bo stwierdziłem, że jednak posiada ona dosyć dużo, jak to się mówi brzydko, dziur, jeśli chodzi o informacje. Zacząłem na nowo jakby kompletować dokumenty i wszystkie wyniki związane z gnieźnieńskim żużlem i w 2001 roku pod moim nazwiskiem ukazała się historia gnieźnieńskiego żużla 1947-2001. W 2015 roku, ale więc już po 10 latach, powstała książka albumowa. Ze mną jest Jan Puk, wieloletni żużlowy z Startu Gniezno, zawodnik, który wywalczył awans ze startem do tej najwyższej ligi, a także drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Polski. Czuliście wówczas, że jesteście w stanie awansować? Była aż tak silna ekipa, że nic was nie mogło zatrzymać? Tak, ten w 79 roku to była drużyna, która walczyła o ten awans już od 76 roku, można powiedzieć. Cały czas była jedna drużyna. Wszyscy zawodnicy byliśmy jakby rodziną i ta praca złożyła się na to, że w tym 79 roku żeśmy weszli do pierwszej ligi. Był pan jednym z najlepszych zawodników gnieźnieńskiego startu wówczas. 80 rok, ten brązowy, historyczny medal, jedyny, niestety jedyny. Jak pan to wspomina? W pierwszych meczach akurat nie jeździłem. Klub mnie oddelegował do Ligi Angielskiej. To było jakby w nagrodę. Z każdego klubu jechał jeden zawodnik. Najlepsi zawodnicy jechali do Anglii. Do Anglii, tak. No tam akurat w tej Anglii nie szło mi tak dobrze i po tam dwóch miesiącach wróciłem z powrotem do Gniezna. Pierwszych meczy nie mogłem jeździć jeszcze, bo to tam ten regulamin jakiś, bo że niby z każdego klubu był zawodnik w Anglii. Dopiero jak tam wrócili potem Patynę, Kafel, to już mogłem jeździć i przyczyniłem się też do tego, żeśmy ten trzecie miejsce zdobyli wtedy, w tym 80 roku. I był pan jednym z liderów tej drużyny brązowych medalistów. Łezka kręci się wokół, troszkę żal, że 40 lat czekamy i ponownego sukcesu nie ma. Tyle lat, ale liczę, że teraz w tym roku mamy skład taki, że gwarantuje nam wejście do Ekstraligi. W tamtym roku już pokazał ten skład, że już potrafią chłopacy jeździć, teraz jesteśmy wzmocnieni tym Lahti. I gdyby chłopak jeździł tak jak Daugavpilis, to podejrzewam, że Gniezno spokojnie wchodzi do Ekstraligi. Jest pan w stanie policzyć teraz na szybko, ile lat związane był z gnieźnieńskim startem? 10 lat. Czym się zmienił żużel względem tamtych lat, a tych? Znaczy jazda się nie zmieniła, bo jedziemy cały czas w lewo. Ale na pewno za moich czasów było inaczej, bo zawodnik był tylko zawodnikiem, a sprzęt, wszystko było klubowe. Motocykl, ubiór, wszystko było klubowe. A dzisiaj mamy, że każdy zawodnik musi sam sobie to zapewnić, ale ma też sponsorów i w ten sposób to się odbywa, że on musi dbać o to, że to jest jego. A za naszych czasów było, że wszystko było klubowe. Był mechanik jeden dla wszystkich, motocykle stały wszystkie w jednym pomieszczeniu. I zawsze mówię, że wtedy byliśmy rodziną, bo żeśmy wszyscy razem byli. A dzisiaj to zawodnicy wjadą, mecz odjadą, rozjadą się.
Czy było to zaskoczenie, ten brązowy medal, czy spodziewaliście się tego, bo jako Beniaminek? Tak, Beniaminek, żeśmy weszli do tego. Chyba nie, ale była ta chęć do jazdy, taka werwa była, każdy taki był pragniony tego żużla, ale Beniaminka wszyscy traktowali, że o, Beniaminek, a tu Beniaminek właśnie pokazał, że można pojeździć tak w pierwszej lidze. Ze mną Stanisław Gała, wieloletni żużlowiec, reprezentujący Starty Gniezno, drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Polski. Jak to się wszystko zaczęło, ta pana przygoda z żużlem? No, ja zacząłem jeździć jako 15-latek w Unii Leszno. Po 3 miesiącach miałem zdawać licencję, no ale nie mogłem zdawać, ponieważ że trzeba było mieć 16 lat, a nie miałem prawa jazdy nawet. Kiedyś obowiązkowo było. Andrzej Pogorzelski był trenerem i to wszystko przetrzymali. Prawo jazdy zdałem na przyszły rok. I jako 16-latek zdałem licencję. Jeździłem w Unii Leszno 2 sezony. No i tu było potrzeba w Gnieźnie zawodnika. No i przyszłem tu na wypożyczenie w 76 roku. No jako młodzieżowiec, 17-latek, tu zacząłem być liderem w tej drużynie jako junior. Zacząłem dochodzić, że już miałem bardzo wysoką średnią krajową. Wygrywałem już z obcokrajowcami. No i po prostu tak dalej się ciągło to wszystko, nie? I weszliśmy z drugiej ligi do pierwszej ligi. No i w pierwszej lidze byłem razem z Piotkiem Podrzyckim. Byliśmy liderami pierwszej ligi w Polsce. Najlepsza para? Czy jedna z najlepszych par? Jedna z najlepszych w Polsce par. I na jakiej zasadzie była ta współpraca? Ja zawsze startowałem albo drugiego, albo z pierwszego toru, on trzeci, czwarty. A ja miałem bardzo bombowe starty i tylko wejrzałem, gdzie swój. No to drugiego się blokowało, a Piotrek po zewnętrznych nie obskoczył i na 5-1 sobie przyjeżdżaliśmy. I tak samo z Kazim Wójcikiem tak się rozumieliśmy. Mówi się, że już teraz tak się nie jeździ w obecnym żużlu. Tak, jazda parą nie funkcjonuje jak dawniej. Zaobserwował pan też, tak. To może pan to potwierdzić? Tak, potwierdzam. W tej chwili wszystko jest indywidualiści. Nie patrzy, że żeby swojego wypuścić do przodu i jechać jak senior z juniorem, też go patrzy, wywie, żeby miał jeden punkt więcej. Pan tutaj wspominał czasy żużlowe, o te odległe z obecnymi, bo pan doskonale wie, jak to wygląda obecnie. Pana syn jeździ na żużlu i może pan to porównać. Jak Adik miał 10 lat, to był taki piknik zrobiony na stadionie. No i wsiadłem na motocykl już obecnie. Porównałem to, że jak z tych czasów, co ja jeździłem, przesiadłem się na ten motocykl, to tak jakbym ze syrenki na Mercedesa się usiadł. Inna jazda, elastyczność. Jak już się podniósł na wyjściu z łuku na prosty, no to już byłeś na plecach. A dzisiaj to jest bajka. Są lżejsze? Są lżejsze, elastyczniejsze, bardziej szybkie są, bo w tej chwili motocykle to gdzieś tak trzeba liczyć, no 110, 115 na wejściu w łuk, a za moich czasów to tak 80, jak było, to już była szybkość. 110, 115 to robi niesamowite wrażenie. Pamięta pan te czasy, gdzie Adrian powiedział, że chce być żużlowcem tak jak pan? Tato chce zostać żużlowcem. Co pan na to odpowiedział? To była bardzo ciężka, poważna rozmowa, bo zaczął na tym speed rowerze i on już tam jak miał 6-latek, to już mi z domu brykał na rowerku na stadion, co nawet nie wiedziałem, że on jest na stadionie. Się dowiadywałem, gdzie jest Adrian. Ja mówię, no w domu, pod blokiem. Nie, przyjedź go, odbierz, bo jest na stadionie, rowerkiem. W tym speed rowerze, tam już go te chłopaki starsi go przewozili na tym motocyklu. I on mówi, tatuś, ja będę jeździł. Ja mówię, Adik, ja nie dam rady, nie dam, no to jest za drogi spot. Przede wszystkim, ja cię sam wychowuję, no skąd ja mam wziąć pieniądze? A on mnie pod ścianę postawił, tak, tatuś, to ty mogłeś jeździć, a mi zakazujesz. Ja łzy w oczach i tak mówię, dobra, Adik. Pierwsze będzie szkoła. Jeśli ty mi w szkole zawalisz jakiś tam numer, to pamiętaj jedno, że nie będziesz jeździł na żużlu. Się tak gnojek wziął do roboty, że w szkole w 12 na Kazimierza no był już w czołówce klasowej. Pokój, wszystko zadania, całe pochwały non stop. No i tak siali, zaczął jeździć. No i tak ja go sam trenowałem cały czas, bo tam nie dopuszczałem nikogo obcego do niego. To co powiedziałem, to mają być święte. Finansowo udało się podołać? Bardzo dziękuję ludziom, po parę złotych dali. I ja to wszystko tak pomału składałem. Adyk jeszcze u Nikolsa, wtedy pomagał Nikolsowi, jak to był w Gnieźnie. Ten chłopak też mu też pomógł i tak tymi siłami pomału doszliśmy. Czy Adrian pamięta pana storu jeszcze? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo on się urodził w 95
roku. Ja skończyłem w 1984. Czyli bardziej tymi wspomnieniami pan go zaraził, tak, do tego żużla. On jak miał półtora roczku, to ze mną na stadion przyjeżdżał wszędzie. On tak już tam sobie obserwował to wszystko. Tak obiektywnie by pan mógł spojrzeć. Adrian Gała ma talent? Duży talent? No ma perspektywy dla żużlowca, no ale... Czy to talent? No talent trzeba zawsze mieć do jakiegoś zawodu. Ja bym nie miał tego talentu, to na pewno by nie jeździł. A jeżeli chodzi o pracowitość, jest pracowity? Bardzo pracowity. On by tam dzień i noc siedział przy tym motocykle, nie? Wszystko musi dopatrzeć, u niego musi być wszystko błysk. Nie, że tam coś, jakiś tam nadrucik albo coś zawiązane, a musi być wszystko dograne. Stanisław Gała, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać z panem Stanisławem, to można szukać pana w taksówce, kierowca tak, taksówki. Tak, 121 numer boczny. Zawsze chętnie pan porozmawia o żużlu podczas trasy. Tak, jestem zawsze do dyspozycji. Ze mną jest także Tadeusz Brilowski, drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Polski z barwach startu Gniezno. Pamięta pan ten awans, jak go wywalczyliście, bo pan wówczas był juniorem? Wszyscy się spieli i było wiadomo, była organizacja bardzo dobra, wszystko było dopięte na ostatni guzik, jak, tak samo jak i zawodnicy, było bardzo dużo zawodników, bardzo dużo zawodnicy pomiędzy sobą się ścigali i po prostu ten wynik musiał taki być, a nie inny, ze względu na to, że była bardzo duża konkurencja. Nie było czegoś takiego jak dziś, że dziś jest tam 8 potrzeba zawodników i 9 jest i każdy ma zagwarantowane miejsce w drużynie. My musieliśmy walczyć, jeden na treningu, jeden przez drugiego praktycznie, bo no mówię, na jedno miejsce, tak jak na młodzieżówce na początku jak było, to tam 6 było równorzędnych zawodników i trener wybierał zawodników takich, jaki najlepiej pasował do danej okoliczności i do danego meczu i do danego toru oczywiście też, jak na jakim torze jechaliśmy, bo niektórzy bardzo dobrze się spisywali na torze twardym, śliskim, a niektórzy bardzo dobrze jechali taki przyczep. Brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w 1980 roku. To była jakaś wielka euforia po tym brązowym medalu? Czy to było coś oczywistego, że jesteście w stanie to osiągnąć, bo byliście po prostu na tyle dobrzy? Nikt na nas nie liczył. Jak weszliśmy, każdy mówił, o, Beniaminek, tego... Dobicia. Dobicia, zaraz spadek. Dużo drużyn się przeliczyło. Presja to była tak olbrzymia, że ja pamiętam przed meczem, jak były treningi, żeby ktoś dostał się do drużyny, to praktycznie kibice, ci co przychodzili na treningi, to mówili, że my bardziej się zabijamy na treningu, jak na meczu. Bo trzeba było się pokazać, bo rywalizacja była duża. Jak pan sobie radził z presją wówczas? Ja to tam należę do takich ludzi, że stres mnie mobilizuje, a nie deprymuje. Nikt nie wierzył w was, w ten historyczny wynik, a wy w siebie wierzyliście? My po prostu jak już jeździliśmy po turniejach czy po eliminacjach, już było widać, że wygrywamy z tymi właśnie z pierwszej ligi, z czołówki, zawodnikami i jesteśmy równorzędni, a nawet lepsi od nich. Nie było czegoś takiego, że my żeśmy się tam obawiali, a tym bardziej, że ja mówię, no pierwsza podstawowa sprawa to było to, że była bardzo dobra atmosfera, a dwa, że była rywalizacja pomiędzy zawodnikami. Ile pan lat jeździł na żużlu? No, w 78 roku zdałem licencję i my byliśmy pierwszą grupą w historii w ogóle, jaka zdawała na obcym torze. Pan... Jeździłem do 85 roku. Bywa pan na meczach startu Gniezno obecnie. Jak pan ocenia zespół? Jest szansa awansu i też powtórzenia w przyszłości, może dalszej, może bliższej, chciałoby się, żeby bliższej tego brązowego medalu. Jest to możliwe, ale pod takim warunkiem, że ma się wielkie pieniądze, to można sobie kupić zespół i wtedy zrobić Mistrzostwo Polski, czy tam Mistrzostwo Polski, ale bez dużych pieniędzy to się na pewno nie uda. Kiedyś tak nie było, kiedyś talent, umiejętności. Oczywiście, no ale ja to powtarzam cały czas, my żeśmy weszli do tej ekstraligi, czy do tej pierwszej ligi, tylko dlatego, że w tym sezonie, co ja zdawałem, nas od razu 5 zdało licencję. I byliśmy konkurencją dla drugich. I jesienią zdało chyba 3 znowuż licencję młodych. I dlatego to była naturalna selekcja. Ci zawodnicy starsi, no musieli się spinać. No niestety, no bo wylecieli od razu. Nie było tego, a my jako młodzi, to żeśmy się po prostu, no, zabijali jeden przez drugiego. Żeby tylko wejść do drużyny. W dalszym ciągu jesteśmy na towarzyskim spotkaniu z byłymi żużlowcami, działaczami, a także sympatykami gnieźnieńskiego żużla. Wspominamy w szczególności rok 1980, bo wówczas gnieźnieński zespół zdobył brązowy medal w drużynowych mistrzostwach Polski, 40 lat od medalu. Ze mną Jan Wesołowski, były członek zarządu w starcie Gniezno, ówczesny również speaker zawodów i późniejszy prezes gnieźnieńskiego klubu. Jak do tego wszystkiego doszło, że w 70
1989 roku gnieźnieńska drużyna wywalczyła awans do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, a rok później wywalczyła ten historyczny brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. W roku 78 zaczęło coś się dziać. Już wcześniej zdobywali licencję Eugeniusz Błaszak, Leon Kujawski, przyszli z Leszna Kazimierz Wójcik, Wojciech Kaczmarek. Zaczęła się tworzyć drużyna. Pod koniec 78 trenerem został Andrzej Pogorzelski i stworzył silną drużynę, która w roku 79 w zdecydowanej jak gdyby przewadze wygrała rozgrywki drugiej ligi i weszliśmy do pierwszej ligi, wtedy jeszcze nie było Ekstraligi. Pierwsza liga znowu po latach wróciła do Gniezna. W 79 jako zwycięzca rozpoczęliśmy rozgrywki. No, każdy mówił, będzie ciężko, drużyna, ale złożona z Gnieźnian. Talenty niesamowite, Eugeniusz Błaszak, Gnieźnianin, Leon Kujawski, Gnieźnianin, Stanisław Gała, Henryk Gała, Piotr Podrzycki, również Gnieźnianin. I to wszystko spowodowało, że w dawniejszej 18-biegowej tabeli, jaka obowiązywała w meczu, były tak zwane biegi młodzieżowe. I młodzieżowcy doskonale. Piotr Podrzycki i Stanisław Gała robili furorę, kiedy nawet przy wyrównanym meczu potrafili te biegi wygrywać po 5-1. I często przeważali szalę na korzyść startu. No i tak się wszystko ładnie, pięknie ułożyło. Pierwsze zwycięstwa w wyjazdowych meczach również, w Toruniu, w Gdańsku, w ciężkich warunkach, spowodowały, że no, zdobyliśmy ten brązowy medal, który dzisiaj w roku 2020 obrósł już w ogromną historię, bo 40 lat od medalu potrafimy jakoś w tym roku też obchodzić. Myślę, że odbędzie się wiele ciekawych imprez. Są propozycje, żeby stworzyć mural, jak gdyby fotografię i wspomnienie tej medalowej drużyny. W żużlu odnosiliśmy wiele sukcesów. Pierwszy medal był w 79 roku w Mistrzostwach Polski par. 5 lipca 79 roku na torze w Gnieźnie Wojciech Kaczmarek, Jan Puk zdobyli brązowy medal. To był pierwszy medal w takich już rozgrywkach parowych, ale w drużynie tylko i wyłącznie jak do dzisiaj rok 80. Brązowy medal. Oczywiście wielu odeszło już z tej drużyny. Nie ma jak wśród nas już Marka Mierkiewicza, nie ma Wojciecha Kaczmarka, nie ma Leona Kujawskiego, nie ma Henryka Gały, nie ma kierownika Zygmunta Kowalskiego, nie ma już prezesa ówczesnego, który w tych latach dowodził startem, pana Czesława Łebskiego, Rajmunda Świtały, trenera, który też pomagał szkolić młodzież i współpracował z trenerem Pogorzelskim. Ale w tym gronie, które jest dzisiaj jeszcze, wspominamy w tym gronie właśnie tę historię. Niektórzy kontynuują, byli później już nowi zawodnicy Gniezna, rodzina Fajferów, przecież też mistrzostwa Adama Fajfera, Tomasza Fajfera, sukcesy w parach, w innych rozgrywkach. To wszystko się kształtuje na poziom gnieźnieńskiego żużla, który ma swoją historię i niedługo rozpocznie 54. sezon praktycznie w rozgrywkach ligowych. Co przyniesie ten sezon, zobaczymy. Obecnie są rozgrywki zupełnie zmienione. Muszę przyznać, że no, czasy się zmieniły. Kiedyś zdobywaliśmy medale swoimi zawodnikami, prawda? Bezpośrednio związanymi z Gniezdem. Oczywiście w innych warunkach, gdzie klub organizował sprzęt, wszystko przygotowywał, zdobywał po prostu silniki, motocykle. Też chcąc być w jak najnowszych markach, i Wesleykach, i Japach, i Jawach i tak dalej. A dzisiaj przychodzą zawodnicy zagraniczni, podpisuje się kontrakty. Często patrząc przez pryzmat zapisów, jakich mamy zawodników w drużynie, mówimy, możemy dużo osiągnąć. A sezon przynosi zupełnie potem inne wyniki. Inne czasy. Inne czasy. Nie ma porównania z 80 rokiem, ale historia zapisała ten sukces. Chcemy go kontynuować. 40 lat od medalu. Ujmująca rocznica, ale troszkę smutna. 40 lat trzeba czekać na kolejne medale i nie wiadomo, jak długo przyjdzie nam jeszcze czekać. No więc właśnie, to trochę pięknie się wspomina tę historię, ale chciałoby się co roku jakiś sukces albo części, żeby można powiedzieć, no już tych rocznic jest tyle, że giniemy, prawda, w tych rocznicach, która jest ważniejsza i tak dalej. Ale myślę, że obecne kierownictwo drużyny startu ma swoje plany. Myślę, że realizuje je dosyć tak z przemyśleniem. Ma swoją koncepcję, stopniowo zdobywając, powiedzmy, poszczególne jak gdyby szczeble. Myślę, że dobra jest też myśl trenerów, że najpierw musimy trochę wychować swoich wychowanków, szczególnie w tej klasie młodzieżowej, bo młodzieżowcy często przesądzają o wyniku meczu, prawda? A u nas teraz, no, niektórzy przeszli do kategorii
seniorskiej, jak Kevin Pfeiffer, został tylko Stalkowski. Przyszedł teraz jeszcze kolejny zawodnik, ale cieszy ten nabór, jaki w minionym sezonie 25 młodych adeptów zgłosiło się do szkółki żużlowej, prowadzonej przez Mirka Jabłońskiego w poprzednim sezonie. Teraz zajął się tym Adam Pfeiffer, wspólnie będzie z Ulicą Pawicem prowadzili. Są kolejni kandydaci na licencję. Wszystko może być tak, że jeśli osiągniemy jakiś poziom w tej młodzieżówce, to wtedy dopiero tak przewidują menedżerowie startu, że wtedy możemy myśleć o ekstralizmie. Dziękuję wszystkim za interesujące rozmowy. Szymon Malęgowski dla Radia Gniezno. Do usłyszenia.